Mam nadzieję, że ta muzyka powiedziała Państwu właściwie to, co czuję się w momencie wielkiej radości i wzruszenia. A taki stan uczucia mają ludzie misji Faraon i projektu Cheops. Na tą chwilę, drodzy Państwo, czekaliśmy ponad 7 lat, prawie 8, a ludzki obóz jeszcze dłużej. Więc ta radosna wieść niechaj będzie naszym prezentem dla Państwa, dla polskich słuchaczy, dla wszystkich Słowian, dla wszystkich ludzi rozsianych po całym świecie, bo dzięki temu, że dokonało się to, o czym Państwu powiedziałam, jesteśmy bliżej celu, bliżej tego, który przybył z nieba, bliżej klucza do uruchomienia systemu i zabezpieczenia Ziemi, a czasu jest mało. I przechodzimy do tematu drugiego, zapowiedzianego na dzisiejszy wieczór. Bruno Gröning, drodzy Państwo, postać niesamowita. W związku z tym, że dostałem wiadomość od pani Jolandy Rychel z Koła Przyjaciół Bruno Gröninga z Niemiec, że ponownie na początku maja przybędzie ekipa cała lekarzy do Los Angeles i Washington na lekarskie wykłady informacyjne, którą będą właśnie prowadzić lekarze z Europy i z USA na temat fenomenu Bruno Gröninga, fenomenu uleczeń. Kochani Państwo, chcę ten temat przybliżyć, bo ciągle mało informacji jest w tym temacie. Czyli duchowość. Duchowość, na temat której dużo chciałabym Państwu mówić, aby umocnić Waszą wiarę w duchowość, bo nic innego jak wiara czyni cuda. Im silniejsza, im bardziej skrystalizowana, tym więcej Państwo dobrodziejstwa z niej macie. Ja wiem, że próbuję się ludziom zachwiać. Słyszę. Słyszę, widzę i Państwo donosicie mi rozmaite cuda, nawet z naszego polonijnego rynku, co się tu wyprawia. No cóż, musicie Państwo szukać sami i wybierać sami. Misja Faraon zawsze ocenę pozostawia Wam. Nigdy nie narzuca wiedzy, nie szantażuje, nie przymusza, nie wymusza i nie straszy. Mówi czystą prawdę, a decyzje i opinie zawsze Państwo macie we własnych rękach, we własnych umysłach i we własnych sercach. Więc to, co teraz wezmę za przedmiot do omówienia na antenie radiowym, na antenie radiowej, mianowicie duchowość, to coś, co ogromnie drażni, zawsze drażniło i do dzisiaj drażni kontrolerów ludzkich umysłów, że, jak to mówią pomiędzy sobą, motłoch zaczyna wchodzić w rejony wiedzy, którą oni przez całe wieki przypisywali sobie. No cóż, ten czas się skończył. Ludzie już naprawdę są światli. Trudno już straszyć ludzi diabłami, szatanami czy jeszcze jakimiś dziwnymi rzeczami. Dziecko już nawet w to nie wierzy. Panie Państwo, umysł ludzki się rozwija. Ludzie są światli, więc i zaczynają tej wiedzy doświadczać, szukać, posiadać i używać. I o to chodziło całe życie. Takie jest przeznaczenie mieszkańców ludzi Ziemi, uduchowienie materii. Panie Państwo, owo ugrupowanie, o którym wspomniałam przed chwilą, znalazło się w czasach obecnych w bardzo niewygodnej sytuacji, ponieważ ludzie generalnie powiedzieli dość. No i przestali się bać, przestali wierzyć w bajki, w oszustwa, którymi się karmiło ludzi i zastraszało przez całe wieki. Ten temat zajmie, jak mówię, dużo czasu na antenie, bo też jest taka potrzeba chwili. Dzisiaj nie będę rozwijać tego tematu, jeśli chodzi o owo ugrupowanie. Myślę, że z wiadomych względów. Kochani Państwo, zapowiem go tylko, ponieważ będzie on obejmował bardzo szerokie spektrum wiedzy i będę starała się, żeby to była wiedza użyteczna, żeby dobrze nam z nią było
w życiu łatwiej, radośniej, bo to po to Bóg dał ludziom wiedzę, żeby szczęśliwości ziemskiej zażywali w sposób godny, w sposób piękny i nie czekali, aż się znajdą po drugiej stronie. I uczynię to na prośbę osób, kochani Państwo, zwłaszcza powracających do Polski, którzy są strasznie zmartwieni, gdzie to w Polsce. Będą mieli oczywiście osoby, które nie posługują się biegle internetem, że stracą kontakt z tematem. Niekoniecznie, kochani Państwo. Polska również się pięknie otwiera na ten temat. I są programy od dawna prowadzone w temacie duchowości i wspaniałe programy. Dzisiaj chcę rozpocząć cykl. Nie mam jeszcze przekonania, czy będzie obejmował nasze spotkania wtorkowych Tajemnic Świata, czy może uszczknę jakiś inny dzień w tygodniu. W każdym bądź razie będę chciała rozpropagować i zachęcić Państwa do oglądania i rozpowszechniania, oglądania telewizji z cyklu Strefa Tajemnic redaktora Macieja Trojanowskiego, który do pewnego czasu prowadził program z cyklu Niedowiary. Wielu z Państwa zna ten program. Większość z nich można oglądać na YouTube, na internecie. Natomiast ci z Państwa, którzy się nie posługują internetem, na czas obecny wiedzcie Państwo, że te programy są emitowane właśnie w telewizji Polsat. Strefa Tajemnic. Żeby mi nie umknęło, więc o 4:45, ja myślę, że to czasu polskiego, w poniedziałek, 6 kwietnia, albo to będzie polski czas, ponieważ jest 15:50, a to już po polsku odmierzany czas, wtorek 7 kwietnia, ja będę Państwa uprzedzać, kiedy są programy, więc na bieżąco będziecie mogli oglądać to, co przygotowuje ów fenomenalny zresztą dziennikarz, niezależny dziennikarz. Kochani Państwo, wiem, że w Polsce nie ma jeszcze takiej swobody wypowiadania się na te tematy w mediach publicznych jak tutaj, ale nawet jak tutaj są, to jak widzicie Państwo, mało kto korzysta z tej swobody, więc będę troszeczkę dla zachęty transmitować fragmenty tych programów redaktora Trojanowskiego, godnych uwagi i dotyczących poruszanego przez nas tematu. Od dzisiaj chciałabym, jak mówię, wyłuszczyć troszkę na to czasu, a dzisiaj zajmiemy się szczególnie niezwykłą postacią Bruno Gröninga. Kochani Państwo, za parę tygodni już wykłady w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie i w Los Angeles. Proszę wejść na stronę www.brunogroning.pl i tam będą informacje. Tych stron jest kilka. Możecie Państwo również wchodzić na samo hasło Bruno Gröning, koło przyjaciół Bruno Gröninga Niemcy i tam również i w języku polskim, i w niemieckim, i w angielskim są przekazywane aktualne informacje. A zatem, cóż, proszę posłuchać fragmentu pierwszego przygotowanego odcinka z cyklu Strefa Tajemnic. Postać Bruno Gröninga. W roku 1949 powstaje duże zamieszanie wokół człowieka o nazwisku Bruno Gröning. Staje się znany jako cudowny uzdrowiciel. Odnajdują go tysiące ludzi. Słyszy się tam o niewiarygodnych uzdrowieniach. Nawet ludzie zdiagnozowani przez lekarzy jako nieuleczalnie chorzy są przekonani o cudownej sile Gröninga. Jedni uważają go za Mesjasza, inni za szarlatana. Byłem dzisiaj na Czaberhofie koło Rosenberg. Nie uwierzysz, co tam się dzieje. Były tam tysiące ludzi i Gröning, on... O Boże, ten Gröning, znowu z tym zaczynasz. Było tam tylu chorych na wózkach inwalidzkich, na noszach i nagle niektórzy wstali. Przestań. Jeden z ludzi, którzy leżeli na noszach, podniósł się i powiedział: czuję się dobrze, czuję się dobrze. I w tym momencie paraliż zniknął. Rozegrało się to w ciągu pół godziny. Siadam. I wtedy zacząłem próbować prostować moje ramię, które od lat było w takiej pozycji i ono wyprostowało się. W tym momencie bóle zniknęły. To było coś zupełnie innego. Coś, czego jeszcze nigdy przedtem nie przeżyłem i w oparciu o moją wiedzę nie umiałem tego zaszeregować. Wkrótce daje o sobie znać środowisko lekarskie, które okazuje się w stosunku do tego fenomenu niezwykle sceptyczne. W związku z tym Gröning otrzymuje zakaz uzdrawiania.
Mimo zakazu uzdrawiania ciągle przybywali z daleka ludzie szukający uzdrowienia. Nacisk na władzę tych nieszczęśliwych ludzi był coraz silniejszy. Grening zostaje faktycznie oskarżony o wykonywanie praktyk uzdrawiających bez zezwolenia i o naruszenie ustawy o wykonywaniu zawodu naturoterapeuty. Kiedy ogłoszono, że będzie wytoczony przeciwko niemu proces, prasa prześcigała się w doniesieniach. Oskarżony zachował się jak szarlatan, niedbale i sprzecznie z prawem. Wywołany zostaje prawdziwy medyczny spór o fenomen Greninga. Nie wiadomo, jak zaszeregować te wydarzenia. Grening ciągle podkreśla, że Bóg jest największym lekarzem i nie istnieją choroby nieuleczalne. Dla niego liczy się przekazanie miłości bliźniego i świadomość, aby nie słuchać ludzi, tylko słuchać Boga. Pan Grening otrzymał ponownie akt oskarżenia i chciał, aby mój mąż go przeczytał. Mój mąż był w tym czasie sędzią w Bad Kissingen w sądzie rejonowym. Dał mężowi akt oskarżenia do ręki i powiedział: nie jestem ani naturoterapeutą, ani nikim podobnym. Nie przepisuję leków i nie żądam pieniędzy. Mój mąż przeczytał akt i powiedział: nie rozumiem, dlaczego jest pan oskarżony. I ja jako laik miałem wrażenie, że ten Grening powinien zostać skazany. Grening im to urteilt werden sollte. Ich ihn erlebt habe im Justizwalos. Vollkommen ruhig. Tak jak go pamiętam, wtedy w Pałacu Sprawiedliwości był całkowicie spokojny. Przecież miał rację, nie uczynił nic złego. Podeszłam do niego, a on powiedział tylko, chciał mnie uspokoić. Nie takie to straszne, jakby się wydawało. I wtedy jego opanowanie mnie się udzieliło. Es wird nicht so heiß, wie dessen Mist gekocht wird. Er war so empört. On był tak wzburzony i powiedział smutnie: kiedy człowiek na tej ziemi czyni coś dobrego, zostaje za to ukarany. Tak tutaj jest. So ist das hier. Als Bruno Gröning das letzte Mal in Klagenfurt war. Jak Bruno Gröning był ostatni raz w Klagenfurcie, to miałem szczęście i okazję siedzieć obok niego. I on nagle powiedział, skręcił się trochę i powiedział: ach Maria, mam takie bóle. Odpowiedziałam: mój Boże, dlaczego? Wtedy powiedział: już jest lepiej, już przeszło. Ale wyglądał przy tym jeszcze bardzo źle. Był bardzo poważny i smutny. Noch sehr schlicht ausgeschaut dabei. Und er war sehr ernst und traurig. Er hat gesagt, die Menschen schnüren mir die Gurgel zu, weil ich nicht mehr heilen darf. Powiedział wtedy: ludzie krępują mi ręce, zakazując mi uzdrawiania. I na krótko, przed swoją śmiercią, powiedział również, że spali się wewnętrznie, ponieważ nie wolno mu uzdrawiać. Weil ich mehr heilen darf. Hat gesagt, wortwörtlich. Powiedział wtedy dosłownie: ludzie w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, jak mnie niszczą. Nie wiedzą, jaka to łaska dla nich, że mnie mają, a już wkrótce nie będą mnie mieli. Jetzt haben sie mich bald nicht mehr. Und dann sagte er das wichtige Wort. I wtedy powiedział ważne słowa: wszyscy ludzie muszą umrzeć, ja też umrę. Ciało zostanie złożone do ziemi, ale ja nie przestanę istnieć. Jeśli ktoś mnie potem zawoła, wówczas przybędę i będę dalej pomagał. I kiedy będzie już na tyle daleko, to każdy poprzez siebie samego osiągnie pomoc i uzdrowienie. Hilfe und Heilung erlangen. Drodzy Państwo, na tyle czas pozwolił przekazania informacji o wielkim Bruno Gröningu. Właściwe nazwisko Bruno, chyba nie mylę nazwiska, Groszkowski, w Polsce urodzony uzdrowiciel. Powrócimy do tego tematu, drodzy Państwo, bo aż szkoda nie przekazać tego, o czym warto ludziom wiedzieć. Do wykładów jest jeszcze trochę czasu, a może ktoś z Państwa zechce skorzystać z nich. Los Angeles i Washington w tym roku. Towarzystwo Przyjaciół Koła Bruno Gröninga na całym świecie propaguje wiedzę jego i oby Państwu również służyła. Dziękuję za uwagę. Opinie jak zwykle pozostawiam Wam i do usłyszenia jutro o zwykłej porze. Kłaniam się. Barbara Chorosz.